Zgromadzimy się przy domu rodzinnym księdza Sebastiana. Za chwilę wyruszymy w pielgrzymce. On podążał będzie razem z wami, słoneczkami, właśnie do tego wieczernika, z którego wyszedł. Wczoraj, przyjmując święcenia kapłańskie, pierwsze kroki skierował właśnie do świątyni. Ucałował chrzcielnicę, bo tam został włączony do wspólnoty Kościoła. Dzisiaj, jako kapłan, sługa Boży, chce nam teraz pobłogosławić na drogę, żebyście szczęśliwie go zaprowadzili do tego wieczernika, do świątyni, aby odprawił pierwszą prymicyjną mszę świętą. Dlatego teraz was pobłogosławi, pokropi wodą święconą, aby nas to wszystko niosło do Jezusa i naszej Matki. Na tą drogę do Kościoła poprośmy Pana Boga, aby nam pobłogosławił. Dziękuję wam też serdecznie, że będziecie mi towarzyszyli w tej drodze. Witam wszystkich tutaj gości zebranych i żebyśmy właśnie bezpiecznie dotarli do kościoła, żeby nam się nic nie stało.
to przyjmijcie na tą drogę błogosławieństwo Boże. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Papa wielka, jak skoczycy ziarno, te słowa mówi ci Pan. Teraz papa wielka, jak skoczycy ziarno, te słowa mówi ci Pan. I za tą wiarą rzekłeś do góry, przesuń się, i za tą wiarą rzekłeś do góry, przesuń się. Thank you.
pszenicy ziarno. Te słowa mówi Ci Pan. W imię Jezusa, w imię Jezusa, przesunie się, przesunie się. W imię Jezusa, w imię Jezusa, przesunie się, przesunie się. Wiara ta była wielka jak gorczycy ziarno. Słowa mówi Ci Pan. Wiara taka wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi Ci Pan. I kto jest smutny, i kto jest smutny, ucieszy się, ucieszy. Światłem Ty, Ty jesteś nie na ziemi. Światłem Ty, aby ludzie widzieli dobre czyny i palili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Księże Prymisjancie, księże Sebastianie, do tej świątyni chodziłeś tysiące razy. Jako młodzieniec, jako kleryk. Dzisiaj po raz pierwszy, oficjalnie tak, wstępujesz jako sługa Boży, jako kapłan. Przekraczasz te bramy wieczernika, aby dzisiaj razem ze swoją rodziną, rodzicami, nami, kapłanami i wspólnotą parafialną przeżywać tę swoją pierwszą prymicyjną mszę świętą. Dlatego jako proboszcz witam Cię w progach tej świątyni i proszę Cię wraz z księdzem wikariuszem, klerykami, abyś tutaj w tej świątyni polecał zawsze Panu Bogu tych wszystkich, którzy dzisiaj
szczególnie są Ci tak bliscy i towarzyszą Ci na tej drodze kapłańskiej. Dlatego niech Chrystus będzie dla Ciebie drogą, prawdą i życiem. Krocz tą drogą, a na pewno osiągniesz chwałę nieba i kiedyś też pociągniesz nas wszystkich do siebie. Bardzo serdecznie witamy Cię w progach naszej świątyni.